Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie Państwa w Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w Salonie Dobrej Książki. W tym roku po raz pierwszy spotykamy się na kontynuacji projektu, a dzisiaj zaprezentujemy Państwu wyjątkowy album. Jesteśmy też w wyjątkowym miejscu. Album i to miejsce są ze sobą związane. Związane są poprzez postać Elżbiety Bauman, polskiej zapomnianej malarki, która urodziła się 27 listopada 1818 roku na terenie warszawskiego konwiktu PR-u. Wtedy jeszcze 10 pawilonu nie było. Zanim powstała Cytadela, minęło wiele, wiele lat i właściwie pamiętamy, dlaczego Cytadela powstała. Była to zemsta cara za powstanie listopadowe. W lewym południowym skrzydle biblioteki konwiktu PR-ów mieściła się fabryka kart Królestwa Polskiego, którą prowadził Filip Bauman i Józef Gotti. Właśnie w tym lewym skrzydle biblioteki urodziła się Elżbieta Bauman. I tu mieszkała wraz ze swoimi rodzicami do 12 roku życia. Była świadkiem powstania listopadowego. Niestety przeżyła go bardzo boleśnie. Dzień dobry Państwu. Reprezentuję wydawnictwo Boszcz. Specjalizujemy się w wydawaniu albumów, w olbrzymiej masie albumów o sztuce. Wydaliśmy m.in. Chopina, Pendereckiego, Matejkę, Mechofera i całe mnóstwo innych, kilkuset chyba autorów. Zajmujemy się też malarstwem światowym. Natomiast w ostatnim okresie, w ostatnich dwóch latach mieliśmy niezwykłą przygodę związaną z kobietami artystkami, kobietami niezwykłymi. Zaczęło się od Zofii Stryjeńskiej, która no, jest legendą polskiego malarstwa. Kobieta niezwykła, ambitna, o bardzo dużych osiągnięciach, w tym osiągnięciach międzynarodowych. Jej album został znakomicie ciepło przyjęty przez wszystkich miłośników sztuki. Zaprojektowany przez profesora Majewskiego zdobył sobie polski rynek, staramy się również go eksportować. Drugą książką, którą wydaliśmy w roku ubiegłym, panią, to jest książka o malarstwie Elisabeth Jerichau Bauman. Ja do tego tematu wrócę, będę troszkę szerzej mówił o tej książce. Tu jest kobieta niezwykła, w XIX wieku ukończyła uczelnie akademickie, uczelnie artystyczne, co było już niezwykłym osiągnięciem. Namalowała rekordową ilość obrazów i osiągnęła bardzo wielkie sukcesy na kilku rynkach. No przede wszystkim w Danii, do której się przeniosła już po ukończeniu studiów w Niemczech, ale również bardzo popularna była w Niemczech, mało znana w Polsce. Mam nadzieję, że ten nasz album przybliży tę postać. I zupełnie niedawno wydana książka też kolejnej wielkiej polskiej artystki, przyznającej się do polskości, Tamary Łępickiej. Ten album jest od listopada roku ubiegłego, czyli bardzo krótko. No jest to artystka, która zdobyła największą sławę na świecie i znacznie mniejszą w Polsce. Mamy nadzieję, że ten album, który wydaliśmy, będzie przybliżał artystkę i będzie rodził nową popularność, na którą ona zdecydowanie zasługuje. Te trzy kobiety łączy na pewno to, że były to niezwykle silne kobiety, bardzo przebojowe, wierzące w swój talent i kobiety bez kompleksów. Podkreślam to z całą mocą. Tamara Łępicka, zresztą Elisabeth Jerichau Bauman i Stryjeńska są przykładem kobiet, które osiągnęły sukcesy, nie mając żadnych kompleksów i osiągnęły sukcesy, jak mówiłem, międzynarodowe. Wracam teraz do pani Elisabeth Jerichau Bauman. Ta książka została wydana z inicjatywy ambasady polskiej w Danii. Pani ambasador Mościcka zwróciła się do mnie z oficjalną prośbą, czy zechcielibyśmy się podjąć wydania tej książki. Dobrym duchem wydania tej książki jest pan dr Jerzy Miśkowiak, miłośnik twórczości artystki, który mieszka od kilkudziesięciu lat w Danii i który spowodował wydanie takiej książki w Danii, a teraz przygotował nam materiały do
zupełnie nowego wydania. Wszystkie te trzy książki projektował nam profesor Majewski. Przy pani Jerichał Baumann włączyły się również do tego bardzo zainteresowane tym albumem firmy w Danii, czy duńskie. Jak również niezwykle zapalił się do tego projektu ambasador Danii w Polsce, co jest oczywiście bardzo miłe, takie trochę łączenie trzech krajów, bo to jest, ona jest przede wszystkim Polką była, ale również silne miała związki z Niemcami, no a stała się obywatelką Danii i przez kilkadziesiąt lat tam pracowała. Wychowała ośmioro dzieci z znakomitym i też znakomitym wykształceniem i z dużymi osiągnięciami w swoich dziedzinach. Wędrowała po świecie, była pierwszą kobietą, która dotarła do haremu i malowała żony znanych ludzi. Bardzo ciekawe jest jej malarstwo. Artystka, która zasłużyła na duży szacunek Polaków, do polskości swojej się przyznawały te wszystkie panie całe życie. I pani Elizabeth zdecydowanie jest najmniej znana z tych trzech. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak polski odbiorca sztuki przyjmie ją. Jest cicha nadzieja na to, że wróci temat wystawy obrazów Jerichał Baumann w Muzeum Narodowym w Warszawie. No byłoby to znakomite, bo ze wszechmiar zasługuje. My nie mamy aż tak wielu artystów, którzy osiągnęli międzynarodowe sukcesy, więc ci, których mamy, powinniśmy się nimi chwalić. O samej Elizabeth Jerichał Baumann znacznie więcej opowiedział i opowiadać może pan dr Miśkowiak, który z jej historią zajmuje się bardzo wiele lat. Ja cieszę się, że jest ten album i życzę, żeby wzbudził zainteresowanie wielu miłośników sztuki. Dziękuję bardzo. Artystka zaliczana jest do czołówki duńskich malarzy złotej epoki malarstwa w Danii w XIX wieku, w okresie między klęskami. W 1807 roku zbombardowali Anglicy Kopenhagę i ukradli całą duńską flotę. W 1813 zbankrutowała Dania. W 1814 straciła Dania Norwegię. Ostatnia klęska nastąpiła w 1864 roku, gdzie Dania straciła na rzecz Niemców dwie prowincje, Schleswig i Holsztyn. Wszyscy oczekiwali, że kultura i nauka zbankrutuje też w okresie między tymi klęskami. Okazało się inaczej. W kulturze pojawił się taki gość jak rzeźbiarz Bertel Thorvaldsen, bajkopisarz Hans Christian Andersen, w nauce fizyk Hans Christian Ørsted, w filozofii Søren Kierkegaard, a w malarstwie malarze Eggersberg i Kübke. Na trzecim miejscu w złotej epoce malarstwa wylicza się teraz w Danii Polkę. Elizabeth Jerichał Baumann. Elizabeth urodziła się w 1818 roku w Warszawie na Żoliborzu na terenie obecnej Cytadeli w zamożnej rodzinie fabrykanta kart. Jej ojciec, Niemiec, był prezesem Rady Parafialnej Gminy Protestanckiej w Warszawie. Jej matka, Fryderyka Mańska z Sopotu. Sama Elizabeth chodziła do polskiej szkoły w Królestwie Polskim i uważała się za Polkę i była głęboką patriotką. Szczególnie powstanie listopadowe 1830 roku wywarło wielkie wrażenie na 12-letniej Elizabeth. Pisała w swojej książce: moja mała głowa była pełna powstańczych pieśni. Cudowni ułanie galopowali ulicami, każdy z biało-czerwoną chorągiewką na lance. Za nimi szły ochotnicze oddziały chłopów, kosynierów uzbrojonych w kosy
stawione na sztoc. Proszę zobaczyć jej obraz kosynierów. I wszyscy śpiewali hymn wolności. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, szablą odbierzemy. Ludzie wszystkich stanów, młodzi i starzy, szli na świętą wojnę. Nawet kobiety szły za sztandarem albo chwytały za łopatę, by sypać szanse. Biały orzeł na czerwonym tle trzepotał radośnie w powietrzu i nadeszła wolność. Po upadku powstania dziewczynka widziała kraj pełen uchodźców. Wspominała potem: obok nas przechodziły szeregi żołnierzy w łachmanach, pozbawionych broni. Wielu z nich zaciskało pięści w bezsilnym gniewie. Wielu było kalekami. Płaczące kobiety z tobołkami i dziećmi na ręku szły na końcu tego smutnego pochodu. Opłakiwały utratę wolnej Polski. Moje serce młode czuło ich ból. Nigdy w mym życiu nie byłam bardziej milcząca i pełna smutku. Jako 19-letnia młoda kobieta rozpoczęła Elizabeth studia malarskie w Akademii Malarstwa w Düsseldorfie. Zwróciła tam szybko na siebie uwagę swoją urodą i niezmiernym talentem. Nie znosiła jednak uwag w rodzaju piękny talent jak na kobietę. Jej motywacją było bowiem ściganie się z mężczyznami. I tę konkurencję wygrała. To, co widziała jako 12-letnia dziewczynka w powstaniu listopadowym, pokazała na dwóch dyplomowych obrazach. Proszę zobaczyć szkice tych obrazów. Niestety oryginały nie mogłem ich znaleźć, jak dotąd. Te dwa obrazy to chłopska rodzina na zgliszczach spalonego przez Moskali domu, a drugi obraz to Polka uciekająca z dziećmi ze zniszczonego domu. Dyrektor Akademii w Düsseldorfie, malarz Peter von Cornelius, oglądając te polskie obrazy, powiedział jej kolegom malarzom: ta kobieta jest jedynym mężczyzną wśród was. Malować po męsku było wtedy największą pochwałą. Wieść o polskich obrazach dotarła do kata powstania listopadowego, namiestnika Królestwa Polskiego Iwana Paszkiewicza. Wezwał on do siebie ojca Elizabeth i oświadczył mu, że jak jego córka pojawi się w Warszawie, to zostanie wychłostana. Elizabeth wyjechała więc w 1844 roku do Rzymu i już nigdy nie powróciła do Polski. Wysyłała jednak swoje obrazy na wystawy w Polsce. Po wystawie jej obrazu w Warszawie napisał Wincenty Smokowski, który był sam malarzem i profesorem malarstwa na Uniwersytecie w Wilnie, następujące słowa: roboty pani Bauman są u nas zjawiskiem tak ciekawym, iż prawie zdumieni nie dowierzamy, aby ręka ludzka je malowała. Mówią, że Rubens, malując swoje obrazy, maczał pędzle gdzieś tam w niebie. Panna Bauman zaś, gdzieś w sferze nadludzkiej siedząc, maluje. Po powstaniu styczniowym 1863-1864 roku Elizabeth namalowała obraz Zraniony Polak, znany też pod tytułem Umierający Polak. Proszę zobaczyć, obraz niestety tylko w czarno-białych kolorach. Pisarz Ignacy Józef Kraszewski widział ten obraz w Dreźnie i napisał: w ciemnym kątku
wisi niepozorny na oko obraz pani Jerychał, umierający. Jest jednym z najznakomitszych. Chłopak młody, żywo pochwycony z natury. Niepiękne, ale jakże nieporównanie prawdziwie odwzorowane dziecko ulic Warszawy, ze skronią skrwawioną, sam jeden gdzieś na brzegu lasu dogorywa. Na twarzy już bladość śmiertelna i boleść walczą z resztką życia. Oczy nie widzą już, myśl tylko żyje, goniąc gdzieś za wspomnieniami. Typ dziwnie prozaiczny, powiedziałbym pospolity, ale chwila walki ostatniej nadaje mu tragiczną piękność. Stojąc przed nim, chce się zapłakać albo zmówić wieczne odpoczywanie. Agaton Giller, który był pisarzem i uczestnikiem powstania styczniowego, widział ten obraz we Wiedniu i napisał: krajobraz jest nocny. Z dala widać zapaloną przez Moskali wieś i ślady krwawej za wolność bitwy. Ranny w bitwie powstaniec, młody, bez zawostu, zdaje się, że portretowany, siedzi wsparty pod drzewem, koszula otwarta na piersi, a krew z ciemienia spływa na koszulę. Artystka z idealną wiernością odmalowała wierność konania. Jeszcze żyje młodzieniec, ale bez pomocy, jak to bardzo często zdarzało się w powstaniu 1863 roku, musi umrzeć. Już trupia siność wystąpiła na jego oblicze i za chwilę odda Bogu ducha. Obraz ten, utwór wzniosłego pojęcia, bardzo sympatycznie przedstawił nam talent pani Jerychał. Elisabeth Jerychał-Baumann wyjechała w 1844 roku do Rzymu. Tam poznała duńskiego rzeźbiarza Jensa Adolfa Jerychała. Był on uczniem sławnego Bertela Thorvaldsena, autora pomników, które są znane w Warszawie. Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego na koniu przed Pałacem Prezydenckim i Mikołaja Kopernika. W wieku 30 lat zamieszkała Elisabeth w Kopenhadze. Polsko-niemieckiej imigrantki nie przyjęto w Danii z otwartymi rękoma. Z powodu toczącej się akurat wojny trzyletniej z Niemcami panowały w Danii nacjonalistyczne nastroje. Trudno było cudzoziemcowi zdobyć uznanie. Wyjątkowe zdolności towarzyskie, językowe, artystyczne Elisabeth sprawiły jednak, że wkrótce zyskała przychylność duńskich monarchów, arystokracji, wysokich urzędników państwowych i środowiska artystycznego. Zaprzyjaźniła się na całe życie z królową Danii Luizą. Portretowała ją i jej rodzinę. Proszę zobaczyć kilka zdjęć obrazów rodziny królewskiej. W ślady Luizy poszły koronowane głowy w Europie i Oriencie. Była super kobietą. Była niezwykle pracowita. Wystarczało jej spać tylko 4 godziny na dobę i to gdziekolwiek. W Europie uwielbiano Elisabeth. Mówiła biegle 7 językami. To pozwoliło jej zyskać przyjaźń z uznanymi w świecie twórców. Kompozytora Felixa Mendelssohna, braci Grimm czy pisarza Dickensa. Nie bała się podróżować samotnie po Europie i krajach Orientu. Było jej równie dobrze na polerowanych parkietach, jak i glinianych podłogach. W towarzystwie monarchów czy żebraków była pierwszą w świecie artystką, którą wpuszczono do haremu w Konstantynopolu i pozwolono jej malować. Proszę zobaczyć jeden z obrazów
z haremu. Dotarła samotnie do piramid. Proszę zobaczyć jeden z jej obrazów z Egiptu. Sprzedawała swoje obrazy bardzo drogo. W czasie pierwszej podróży do Orientu w 1870 roku zarobiła 11 kilo czystego złota. W Kairze za dwa portrety dzieci wicekróla Izmaila Paszy otrzymała 7 kilo złotych monet, które w torbie na kapelusz, pełna strachu, musiała sama przetransportować na statek w Aleksandrii. Cesarz francuski Napoleon III zapłacił za obraz czytanie Biblii odpowiednik 3 kg złota. W Wielkiej Brytanii królowa Wiktoria dwukrotnie przyjęła artystkę na prywatnej audiencji w Buckingham Palace i kupiła jej obraz Norweska wdowa. Proszę zobaczyć. Elizabeth zmarła w 1881 roku i spoczywa na cmentarzu w Kopenhadze obok swojego męża. Pisano o malarce. Nie ma jej. Odeszła od zawiści i pomówień. Odeszła od miłości i podziwu. Ta zadziwiająca, wielka i skomplikowana kobieta. Arcydzieło natury, które ludzie próbowali zagmatwać i co im się nie udało. Muzeum Niepodległości przygotowuje projekt w związku ze 140. rocznicą śmierci Elżbiety Bauman. Chcielibyśmy Państwa zaprosić na ten projekt w lipcu tego roku. Najprawdopodobniej zorganizujemy coś wyjątkowego, ale to będzie niespodzianka. Chcemy upamiętnić Elżbietę Bauman. Na terenie Muzeum 10. Pawilonu Cytadeli Warszawskiej będzie postawiony kamień, na którym będą zawarte słowa mówiące o tym, że w tym miejscu urodziła się, wychowała i przygotowała do późniejszej pracy artystki Elżbieta Bauman.